23 mamy do czynienia z prawdopodobieństwem. I teraz z tymi, którzy nie mieli prawdopodobieństwa, to zrobimy takim sposobem, że tak powiem, łatwym. Pamiętamy, że kostka do gry, podstawa to jest w tym zadaniu, że jest symetryczna. Pamiętamy, że kostka do gry ma od 1 do 6 oczka. Czyli de facto, jakby się tak zastanowić, to prawdopodobieństwo wyrzucenia każdej liczby na kostce jest równa. Zarówno 1, jak i 6, jak i 5, 3 będzie wychodziło mniej więcej przy tam odpowiedniej ilości rzutów po tyle samo. No i na tym właśnie polega to całe prawdopodobieństwo. My mamy natomiast tutaj w tym zadaniu P od I oznacza prawdopodobieństwo wyrzucenia liczby oczek podzielnej przez I. Wtedy. I raz zanim ogólnie sprawdzimy te wszystkie równości, to sobie policzymy prawdopodobieństwa, no wszystkie odpowiednie prawdopodobieństwa, czyli zaczniemy od prawdopodobieństwa P4. Liczba podzielna przez 4 na kostce jest tylko jedna taka, to jest czwóreczka. Jest ona 1 na 6, czyli prawdopodobieństwo wyrzucenia czwórki to jest 1 szósta. P2 podzielnych przez 2 liczb są 3. Jest to 2, 4, 6. 3 liczby na 6 to czyli 1 druga. P6 prawdopodobieństwo wyrzucenia szóstki to jest 1 do 6. P3, czyli liczby podzielne przez 3, to jest 3 i 6. Są dwie takie liczby, 2 szóste, czyli 1 trzecia. Ok, przejdźmy do obliczania. 2 razy P4, czyli 2 razy 1 szósta równa się P2, czyli 1 druga. 2 razy 1 szósta to jest 1 trzecia, czyli to nie jest prawdziwe. 2 razy P6. 2 razy 1 szósta równa się P3. Gdzie jest P3? Tutaj 1 trzecia. Jak już wcześniej liczyliśmy, 2 razy 1 szósta to jest... O, to powinien być ten mnożenie. To są 2 szóste, a 2 szóste skracając się dają nam 1 trzecią, czyli to jest właśnie nasze... Ten. Jakbyście zaczęli od końca, to jeszcze sobie policzymy pozostałe. Czyli 2P3 to jest 2 razy 1 trzecia równa się P6, 1 szósta. 2 razy 1 trzecia to 2 trzecie, na pewno nie jest równe 1 szóstej. 2 razy P2. 2 razy 1 druga równa się P4, 1 szósta. Czyli 2 razy 1 druga to jest 1, równa się 1 szósta, oczywiście nie równa się, tylko jeden wynik.